godzina 30 jazdy. Czwartek, może zdążę jeszcze wrócić. Nawet do domu chciałbym. Bardzo bym chciał. Co oni robią? A, bo tu jest taki wjazd zjebany za to. Zaraz sobie sprawdzę ten, wyjadę na spokojnie, bo tu też roboty drogowe były. Nie chcę też tutaj trochę się pogubić, ale na razie jest dobrze. Schowamy dokumenty, żeby nie było, kurwa, że coś. Tablet też mogę tu, bo na razie mi się nie przyda już. 8-9 jedziemy. No, witam was bardzo serdecznie w kolejnym dawno niewidzianym materiale, takim z trasy. Gdzieś mi się to przesuwa, kurwa, tam jadę, słuchajcie, właśnie z ładunkiem już na Bełchatów. W Szumowie ładowałem odpady, big bagi, 17 ton chyba. No i sobie pomału jadę w kierunku domu. No, jeszcze rozładunek jutro, no i załadunek na poniedziałek, z tego się dowiaduję, ale na razie jeszcze nie mam SMS-a, może dostanę. I słuchajcie, weekend. Pierwsza trasa od naprawdę dawna i to gdzieś dalej, bo do Bydgoszczy, z Bydgoszczy do Konorowa, przepraszam. Koronów chyba. I teraz przyjechałem sobie na załadunek do Szumowa, załadowałem się, wracam. No i wtedy no, gdzieś przemieszać się to będzie, no. Bo sami się tego nie da spiąć, bo to jest takie dziadostwo pieprzone, że dramat. Niestety wybrzusza mi tutaj ten ładunek. No więc cóż, widać, jak widać, zmieniłem pracodawcę, jeżdżę sobie teraz z Firaną, DAF-em 105, kierownica krzywa, mam nadzieję, że tu podgląd jest dobry podgląd. Już nie będę bardzo się tam przyglądał, bo nie mam uchwytu, bo mam tak zajebisty uchwyt, słuchajcie, kupiony w samochód sobie zamontowałem, że nie da go się ściągnąć z szyby, nie? Jest tak przyklejony, więc ja sobie dałem spokój i po prostu kupię sobie drugi uchwyt najwyżej na weekend i sobie go tutaj zamontuję, bo już nie będę się tam tym bał, żeby go nie złamać. Gdzieś naprawdę solidne mocowanie, że no nie idzie tego, ta przystawka z jakimś klejem była, wiecie, i za to. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. No, moi drodzy, obok Bydgoszczy chyba będziemy teraz jechać jeszcze. Ale nawigacja, słuchajcie, Aygo Primo, jakby ktoś pytał, powiem wam szczerze, że wprowadziła mnie w takie gówno dzisiaj, że dobrze, żem tam nie wjechał, bo nie wiem, czy bym wyjechał. Niby dobra, ale jeżeli są jakieś przebudowane drogi, niby miało być zaktualizowane, nie jest. Powiem wam szczerze, że zawiodłem się trochę, bo niby miała być zaktualizowana do nowych map i tak dalej, a już kilka razy mnie gdzieś tam prowadziła. No ale dobra, no zobaczymy, jak będzie dalej. Słuchajcie, gdyby nie Google Maps dzisiaj, to bym chyba nie dojechał do tego Komorowa tam. Koronów, przepraszam, bo mi się myli. I chyba bym nie zdążył się rozładować. Znaczy, rozładować to bym się zdążył, tylko bym chyba szukał tego rozładunku kilka godzin, bo był zły adres, mało tego, okazało się, że firma jest parę set metrów wcześniej, trzeba się zawrócić. Wjazd był zajebisty tak, że słuchajcie, aż oponę przetarłem. No powiem wam szczerze, że masakra. No i co, no niestety.
Wjazd był zajebisty, trzeba było z drogi cofać. Opona jedna dostała w dupę, no mam nadzieję, że tam się nic nie będzie dziać z nią. Bo nie jest jakoś pęknięta czy coś, tylko chodzi o to, że trochę się pozdzierała. I takie rzeczy widziałem, powiem wam, jeżdżąc patelką, widziałem jak wyglądają pozdzierane opony. A ten co kurwa DPD, nie spieszył się do domu? Chyba nie. Tak więc słuchajcie, no będę nagrywał dla was jakieś te materiały. Nie wiem, chyba w sobotę wrzucę ten dla was. Albo jutro wieczorem, zobaczę o której wrócę do domu, czy w ogóle dzisiaj zdążę, bo jak dzisiaj bym zdążył, to jeszcze naprawdę bym się cieszył. Ale zobaczymy, no słuchajcie, mam 277 km, godzina 37 jazdy. Wcześniej miałem 2 godziny, no to 4. No to nie, no to zdążymy, słuchajcie. Ten czas pracy jest tak pojebany, że z pracodawcą gadałem, że mi tam podpowiedział, bo powiem szczerze, że ja sam jeszcze tak nie rozumiem, bo to wie, o Jezu, co tam się kurwa dzieje. A Bydgoszcz, tak, tu jest Bydgoszcz, słuchajcie, ale koreczek, ja pierdolę, co tu się stało, słuchajcie. Nie wiem, czy tam takie korki, czy wypadek jakiś, może na radiu coś będą mówić, wiecie, bo radio przyciszyłem trochę, bo właśnie gadałem z pracodawcą przed chwilą. Jak mi się jeździ DAF-em? No, pewnie będziecie pytać. No, na razie to jestem nieogarnięty totalnie. Powiem wam szczerze, jak wsiadłem, tak dopiero ogarniam ten samochód. Nie mogę tu ani posprzątać, bo cały czas coś się dzieje. Dzisiaj, gdybym miał zdążyć do domu, jutro, gdybym miał wcześniej skończyć pracę, no to powiem wam szczerze, że jutro sobie może po pracy trochę tu zrobię porządku. Poczyszczę podłogę, bo na razie nie mam takiej pikowanej podłogi, ale pikowane dwie podłogi skórzane są w schowku, takie dywaniki pikowane, fajne. I powiem wam szczerze, że... no założyłbym sobie to, tylko że na razie tak cały czas biegam, wiecie, oznajmiam się w tej robocie, no nie jest łatwo. Powiem wam szczerze, że wczoraj to ja pierdzielę, aż mnie głowa rozbolała. Głowa mi totalnie rozbolała, więc załadunek 3 godziny, 4, 5, 5 godzin na knaufie, no już nie będę mówił, no nie powinienem mówić, ale no ogólnie 5 godzin, tak, jeszcze tam trochę zajęło z tym załadunkiem, no ale ostatecznie się jakoś tam udało, więc przyjechałem, miałem dwa miejsca rozładunku. Błąd zrobiłem, bo nie powiedziałem wózkowemu, żeby ostatnie miejsce załadował na samym przodzie. Miałem dwa miejsca właśnie, Koronowo i ten Bydgoszcz. Najpierw Bydgoszcz miałem rano. I powiem wam szczerze, że... no... miałem 7 palet na samej dupie. Jakiegoś cementu czy coś. Jakiś gips. Słuchajcie, nie powinno się tak jeździć, bo powiem wam, przyczepności w ogóle podczas deszczu bym nie miał. Bo powiem wam, że tutaj jadąc już na Koronowo, rozładowując to, jadąc na rozładunek, to powiem wam kurwa wać, że aż przeklę sobie, bo czasem trzeba nawet. Nie trzeba, ale trzeba. No, czasami powiem wam, są takie sytuacje, się nie obejdzie. No i dzisiaj takie były, że naprawdę dupa się działa, ciągnik no tam wypoziomował się, ale słuchajcie, no ciężko było z początku ruszyć, nie? A nie wspomnę o zatrzymywaniu się, trzeba było naprawdę ostrożnie jechać, żeby auta nie złamać na zakręcie takim jak ten na przykład. No tak więc, moi drodzy, no ja cały czas się oznajmiam z tym autem, no naczepa trochę do życzenia zostawia, nie powiem. DAF-em na razie się jedzie dobrze, no mam nadzieję, że będzie się dobrze jeździć, no to jest dopiero drugi dzień w tym aucie. No jest wygodny, powiem wam, że jeszcze się tu mówię, nie oznajmiłem, ale jak już tu bym miał pracować u tego pracodawcy, miałbym się z nim dogadywać, bo też nie wiadomo jak to będzie. Jeżeli się będę z nim dogadywał, no to słuchajcie, no ustroję sobie ten samochód w jakieś Holland styl, czy jak ktoś tam mówi. Jakieś firaneczki, popy kupię, słuchajcie, podświetlane. No będę chciał zrobić pod siebie, nie? Tylko na razie chcę się nauczyć tej roboty, no bo to jest jednak
coś innego. I powiem wam, że już tam firanę ogarnąłem, zamykanie, otwieranie, tam takie tam rzeczy, ale mówię, do życzenia co nieco tam zostawia. Ja mu powiem, jak się będę z nim widział, że pokażę mu, co jest do zrobienia, bo on chyba o tym wie, ale może myśli, że jestem głupi i tego nie zauważę. No może on jest tego świadom, ale ja mu tam zwrócę uwagę, że po prostu parę rzeczy, deski trzeba kupić, słuchajcie, bo deski są niektóre tak połamane, że no może nie połamane, ale to pękane są tak, że nie idzie tego, słuchajcie, dziadostwa założyć, spadają, słuchajcie, z tych kunic i później jest problem, bo właśnie wystaje ładunek, tak, nie ma jak, w razie przesunięcia się ładunku wszystko się opiera na plandece, no i to jest problem, nie? Dlatego też mi zależy, żeby to jakoś wyglądało. No i chciałbym, powiem wam, cieszyłbym się, jakby do domu wrócił, bo wykąpałbym się, chociaż mógłbym na mopie gdzieś zjechać się umyć, ale wiecie, u siebie to u siebie jednak. U siebie to jednak u siebie, wam powiem szczerze. Tu jeszcze uważaj, bo tu gdzieś radary były, mało tego, nie radary, o Jezu, jaki wyjazd, o Jezu. Dramat. Współczuję tutaj naprawdę. Gdzieś tu radary były, bo ja tutaj wracam, ja tędy jechałem tutaj do Bydgoszczy. Powiem wam, pierwszy raz byłem w Bydgoszczy, nie było tak strasznie, nie było tak strasznie, ale wjazdy na te rozładunki to są po prostu przeklęte. Są przeklęte. Załadunek tam był teraz ten fajny, no chłopaki takie śmieszne, że Jezu kochany. No robota u prywaciarza, jak to mówią, po kielichu. Tak mi się wydawało przynajmniej, że jeden to był tak nawalony, ale może tego nie chciał okazywać, ale... Według mnie to obaj byli po secie. To radio tak raz, słuchajcie, działa, raz nie działa, tak pół na pół można powiedzieć. Znaczy działa, tylko samo się podgłasza czasem, lubi po dziurach. No już ma parę lat, nie wiem, który to jest rocznik, bo nie sprawdzałem w dowodzie, a nie chce mi się. Mówię mi szczerze, że nie chce mi się tego sprawdzać. A Dafika widzieliście, no tam zdjęcia wstawiałem tego auta. Nie ma żadnych reklam, jak było w Betransie. Nikt mi tam nie zwrócił uwagi raczej, że wiecie, że sobie reklamuję firmę, no bo tutaj, że reklamuję i kogoś tam podpierdzielam, no tutaj akurat chyba tak nie będzie, no według mnie tu nie ma reklamy firmy, firma jest mała ogólnie, zobaczymy, jak się tu będzie pracować, jeżeli pracodawca będzie wykazywał szacunek, no to ja tym bardziej, tak, no bo wiadomo, o stawkach nie będę rozmawiał, wiadomo, jakie są stawki, chociaż kolega mi Adrian, pozdrawiam Adrian, no tłumaczyłeś, że 4,5-5,5 tysiąca na kraju, no to jest mało. No ale słuchaj, ty nie zwracaj na to uwagi, jak ty jeździsz po Europie, bo ty jeżdżąc po Europie masz 8 tysięcy miesięcznie tam, tak? Ciebie nie ma 3 tygodnie w trasie, mnie nie ma 5 dni. Fakt, że też cię nie ma i mnie też nie ma. No ale tu u mnie w okolicy nie ma innych stawek. Ja zauważyłem, że co druga firma to jest naprawdę ta sama pensja. Jeszcze kilometrówki płacą, więc... Ja wam powiem szczerze, że no zobaczymy, jak to wyjdzie z tym. Godzina 45. No 2 godziny jazdy będę miał. Powiem wam, że jakbym tu przycisnął, to i bym dojechał. Obroty są tu wyższe. Ja myślałem, że tu będą gdzieś około 1100, a tu jest troszkę inne są. Na zakrętach trzeba uważać, bo powiem wam, i to raz, że lustra, a dwa, że no ładunek. Nie będę tłumaczył, jak się na kraju zabezpiecza ładunek, bo kto jeździ firaną wie, może powiedzieć w komentarzu, ale ja tam nie będę się wypowiadał. Uczę się dopiero, więc proszę nie mieć do mnie pretensji. On lubi bujnąć, ale ogranicznik ma na 89, wam powiem szczerze. Tu chyba gdzieś był ten radar. Patrzcie, jakie skanie stoją. Ja je na YouTubie widziałem chyba. Tak mi się kojarzy ten salon skani.
tak mi się kojarzy, że nie, to jest do jakiejś firmy i oni to chyba reklamę tego, nie wiedziałem tej nazwy, no bo była reklama podana, ale już trudno. Tak więc, moi drodzy, no wcześniej tu mnie kierowało na 397, prawie że podobny czas tam dojazdu, ale normalnie pojechałem, słuchajcie, tak jak mnie prowadziło, no i doprowadziło mnie dobrze, nie powiem, tutaj mnie dobrze doprowadziło. Ale na przykład adres, który ja chciałem znaleźć, nie był, tylko był ciut wcześniej, tak, tam 45, a tam adres, numer był 47, więc ja tam już domyślałem się, że będzie trzeba kawałek dalej szukać, ale po nazwie firmy znalazłem, na szczęście była dobrze oznaczona, nie? Tak to wygląda. Siedemdziesiąt, moi drodzy, tutaj nie ma co, bo wcześniej sobie pilnowali, rano pilnowali tutaj. No i minus tutaj w tym DAF-ie jest to, że nie ma lodówki. No teraz wam nie pokażę, bo on taki burdel, że ja pierdzielę, ten kubek też by pasowało umyć. Bo ja sobie tam piłem napój, jak byłem na załadunku i tak zostawiłem, później się zająłem załadunkiem już. Właśnie, tu radar był, właśnie tak mi się coś kojarzyło, że tu gdzieś będzie radar. No tak więc zobaczymy, jak to będzie. Chcecie sobie posłuchajcie samochodu, chociaż na razie tak go... No właśnie, ale tu radaru nie ma, słuchajcie, niby. Bo ja jechałem wcześniej, to właśnie był radar, a później się okazało, że nie ma. Czy to jest to? Nie, no to jest niemożliwe, słuchajcie. Zaraz będą mnie na radiu jebać, nie? No ale tak mi nawigacja pokazuje, no i widzicie, kurwa. I teraz nie wiecie, czy człowiek zgłupiał, czy nawigacja zgłupiała, nie? Ale dobra. Jak sobie, słuchajcie, ogarnę uchwyt, no to sobie zamontuję gdzieś uchwyt, tak w miejsce, gdzie bym chciał, żeby fajnie tutaj się gdzieś, średnia kabina, to nie jest najwyższa Giga Space, tylko Super Space. Nie, przepraszam, jest Super Space Cup i Space Cup, tak, no to Space Cupem mam, jadę sobie, bo u nas są tylko Space Cupy. Tu będzie radar, tu już będzie na pewno, bo już przynajmniej był wcześniej. Tak, jest nawet tabliczka. Siedemdziesiąt, a zaraz będzie 50, zobaczycie. Tak, już jest 50. Automacik, no ale on się gdzieś, o, widzicie, zapomina. Czasem można mu samemu ten bieg zmienić. No, plus tego auta to na pewno, że jest automat, to nie mogę powiedzieć. Aż mi wstyd za ten burdel, no przepraszam was, bo w ogóle nie pomyślałem, że będę nagrywał, bo zapomniałem o tym. Powiem wam szczerze, że... No, ale i tak głównie widzicie drogę, nie? Tylko GoPro ma szeroki obraz i... Rano, słuchajcie, zlało, tam pierwszy rozładunek na dwie strony miałem, no to... No, jakoś tam właśnie w miarę poszło. W miarę tam poszło, tylko po prostu... Zaczęło lać szelki, sobie ubrałem, i tak szelki zostały, bo już nie chowałem ich, bo mówię, a może jeszcze się przydadzą, ale nie przydały się, już później to w spodenkach, bo jest parno. Jeszcze muszę później do babci zadzwonić, bo babcia się biedna martwi o mnie. Słuchajcie, czajnik mi przyszedł,
dosłownie przed trasą mi przyszedł czajnik elektryczny na zapalniczkę. Zamówiłem przez internet, bo nie mogłem znaleźć u siebie w mieście. No takie rzeczy zazwyczaj są na zamówienie, nie? No i po prostu zamówiłem sobie, no i tyle. No i przyjechał dosłownie o 11, a ja już o 11 byłem w ciężarówce, no i już... No już mi nie odpowiadało, żeby zapierdzielać na wieś, bo miałem 15 km, a na 12 miałem załadunek, nie? Więc powiem wam... Na tej stacji chyba pauzę kręcę. Nie, nie na tej. Chociaż... Nie, nie na tej. O, gdzieś tutaj pauzę kręciłem. A może już przejechałem to miejsce. Tak to wygląda. Tematu nie ma na razie, no. No co, nowa robota, tak jak mówiłem, zapowiadałem dłuższy czas, że będę robotę zmieniał, bo teraz mogę otwarcie powiedzieć, co było w Betransie. Chuj kiła i mogiła, chociaż w prywatnych firmach i gorzej się dzieje, ale tam też się źle dzieje i to się źle skończy, no. To prędzej czy później wszystko upadnie, będąc pod spółką PGE, no i to jest kwestia paru lat, no. Nie życzę źle, ale na pewno życzę tym, co tam chcą pracować, życzę im naprawdę wyższych stawek, bo no ja za 2,5 tysiąca nie będę robił, no powiedziałem. Ciężarówką 2,5 tysiąca zarobić przez cały miesiąc? Jeszcze ci zapierdolą 400 premii? Dziękuję bardzo. Powiem wam szczerze, że to się mija, słuchajcie, z celem. Ta kierownica mnie wkurwia, powiem wam, że ona faktycznie mnie denerwuje, bo ciężko jest się skupić, bo powiem wam, wiecie, jestem nauczony do jazdy na prostej kierownicy, na wprost, a tu cały czas jakbym miał odbijać w prawo, nie? Ale tak to jest. No dobra, słuchajcie, to może taki częściowy wam nagram materiał, ile to ma? 23 minuty, słuchajcie. To nie wiem, czy później coś dogrywać, czy dociągnąć go do 30 minut. Może go dociągnę do 30 minut, słuchajcie, i po prostu na tym zakończymy, a kolejne spotkanie nagram. Postaram się nagrywać, no zobaczymy, jak to będzie, tak, bo mówię, jak teraz mam strzała 300 km, to sobie mogę jechać, ale jak, słuchajcie, mam kurwa co chwilę rozładunek, załadunek, to się skupiam, żeby tam trafić. No chyba, że gdzieś bym był już wcześniej. Tak, byłem dzisiaj, to już będę mniej więcej wiedział, o co chodzi, nie? To już będę wiedział, o co chodzi, nie? Więc tak to wygląda. Na szczęście te śmieci, te big bugi nie są wysokie, one są nisko, tylko no niestety. Pozdrawiam Bydgoszcz przy okazji, no bo głównie dzisiaj się w okolicy Bydgoszcza kręciłem. Tutaj w okolicy Torunia spałem. No właśnie, do Torunia jest 24 km, no dosłownie parę kilometrów. Będziemy jechać dosłownie obok Torunia. Więc pozdrawiam i Toruń, Bydgoszcz. Całą Polskę pozdrawiam, bo pewnie niedługo będę całą Polskę, słuchajcie, odwiedzał, no. Dopiero się zacznie od poniedziałku robota, nie? Jak się jutro załaduję, tak nie wiem, gdzie będę się ładował, ale wiem, że gdzieś się będę ładował. Jak się załaduję, to wam powiem, że już będę miał pewnie strzała dalszego. Tak, tu jest stacja i ja chyba na tej stacji pauzowałem.
No mądryś, kurwa, mądryś. No wiem, że jadę wolno, kurwa, no ale bez jaj. Na zakrętach niby ciągłej nie ma, ale tu powinna być ciągła, wiecie? Zwłaszcza, że tam jest pod górkę. No słuchajcie, co się będę spieszył, jak przede mną też auta jadą, tak? To nie ma sensu, że będę się spieszył, słuchajcie. Tak, tutaj sobie... Nie, tutaj, za kawałek jeszcze. To jest taki dzikus. Za kawałek, słuchajcie, sobie pauzę robiłem tam. Wyszło mi tam 10 godzin i parę minut. Można powiedzieć, że dziewiątka zrobiona była. Powiem wam, że fajnie Dafik gwizda, podoba mi się ten, no coś innego jednak, wiecie, tutaj błędy się wykazują, ale nie patrzcie na to, bo zapomniałem o tym wspomnieć, ale faktycznie to mi pracodawca mówił, że właśnie hamulce były wymieniane i te czujniki tam są gdzieś zjebane, no i mówił, że żeby się tym nie przejmować, bo hamulce na pewno są i są nowe, bo mi zakładał nowe, przynajmniej odczuwam, że są nowe, no. Według mnie są faktycznie dobre, no nie czuję, żeby były z nimi problemy. Tamte EBS czy coś, to jest wszystko czujnik. Mówił, że na razie to będzie, więc tutaj się tym bawić nie mogę niestety. Szkoda, bo myślałem, że będę mógł. Wisła tu płynie, moi drodzy, zaraz. To jest chyba Wisła, tak? Muszę sprawdzić na mapach, bo kurde, powiem wam, tak, to jest chyba Wisła. No, no, nawigacji mam nawet. Oj, chciałbym zobaczyć ją. Aż bym skoczył do tej wody, uwierzcie mi, kuźwa mać. Że tak parno się zrobiło. Teraz jest 24 stopnie, ale powiem wam szczerze, że jest cieplej. Jak już sobie wyjadę na autostradę, to już będzie lżej, na razie tak się muszę tutaj telepać. O, tak więc mówię, jeżeli będzie tu w porządku, to sobie tutaj porobię co trzeba w kabinie, zrobię jakiś Holland styl, położę tą podłogę pikowaną, pomyję te podłogi najpierw, bo one są takie, no tu kierowca poprzedni w butach jeździł i ja za to też tak jeżdżę na razie. W kapciach, no bo wiadomo, już kurwa bez przesady, no przecież by mi się te nogi tutaj chyba odkleiły. Więc tak sobie jeżdżę i powiem wam, no na razie tak musi być, a no idiota kurwa, się posrać co, no. No sznur jest, no są godziny, słuchajcie, popołudniowe i każdemu się spieszy, tak. O, tam z drewnem teraz wyjechał, o, to teraz będziemy wolno jechać, nie. O, teraz, no zajmą się też, że rozpędzi. Powiat toruński, gmina Wielka Nieszawka. Nieszawka? No faktycznie, nawet tu mam o tym Nieszawka w nawigacji. No może dzisiaj wam nagram parę filmów, a resztę będziecie widzieć. No i zobaczcie, on kurwa pod górę wyprzedza, przeciwka ciężarowy jedzie. No i on nie może się nawet zebrać, nie? No, spieszą się niestety ludzie. No. Też się spieszę, no czasami, nie powiem. A niestety w tym zawodzie pośpiech, słuchajcie, każda minuta, to ja dopiero dzisiaj to odczułem, ile to dla mnie znaczy, nie? 2 godziny jazdy, mam 2,5 godziny jazdy jeszcze, wątpię, że... No 247 km, wątpię, że zdążę. Będę musiał chyba 45 minut pauzy zrobić. Tam było 2 godziny, jakoś 2 godziny 15 jazdy mniej więcej. Później pauzę zrobiłem. Tak to bym dopiero niedługo musiał pauzę robić, gdzieś tam zjeżdżać.
tak to wygląda. Dobra, moi drodzy, bo widzę, że tutaj czas już minął. Widzę, wam bardzo dziękuję. No szkoda tego uchwytu, nie muszę ten telefon łapać. Nie lubię, powiem wam, na razie tak nie chcę się bawić. Dobra, na razie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Macie pytania, zadawajcie. Postaram się odpowiadać albo na pauzie, albo podczas jazdy, jak będę pamiętał o nich. Pozdrawiam, na razie, hej.